Oto top 5 podróbek Brawl Stars na telefon. Zaczynamy od pierwszej, czyli Battle Stars. Zapraszam serdecznie. Link do tych podróbek znajdziecie w opisie na mojej stronie internetowej. Na razie mamy taki pierwszy samouczek, ale gra już teraz bardzo przypomina oryginał, czyż nie? A, czyli ja muszę tutaj kierować tymi strzałami, żeby to pokonać. Okej, okay, tu jest super boss. Czy wam się to nie przypomina właśnie totalnej podróbki Brawl Stars? Zobaczcie, jak te postacie śmiesznie wyglądają. Nieźle, dobra. I tu chyba z botami gramy. Patrzcie, nawet są odwzorowane te. O kurka. Patrzcie, tych możemy tu, mogę tutaj, mam nadzieję, że pokonać. Boże, jakie strzelanie jest dziwne tu w tej grze. Zaraz zginę. Ej, czemu wszyscy się na mnie rzucili? Patrzcie, co tu się dzieje. Ale oni dziwnie chodzą. Dobra, kolego, ja cię tu rozniosę. Zaraz ich wszystkich pokonamy, patrzcie. Ej, czemu im się regeneruje życie? Ej, co jest? Jakie to jest dziwne. Patrzcie, im się życie regeneruje. Nie, pokonali mnie. Ajajaj. Ej, tu można się wskrzeszać? Ja cię gwiżdżę. No niech będzie. Patrzcie, jeden załatwiony. A, i tu trzeba 30 sekund i kto więcej ma pokonań. Chyba na takiej zasadzie to działa z tego, co widzę. Ale wygrywamy. Sprawdźmy, chcę sprawdzić, jak wygląda w ogóle logo. Logo tego. Okej, dobra. Dostanie zaraz za swoje. Ten gacopierz. Dobra, dostał. Jest. I uwaga, zaraz 10 sekund rozgrywki. I będziemy wiedzieć, co to za gierka jest w ogóle. Wow, ja tu wszystkich pojechałem. Wygramy na pewno. Chcę zobaczyć, jak wygląda w menu to. Myślę, że wy też chcecie wiedzieć. Tak szczerze mówiąc. Okej, gra się skończyła. Okej. Jak to wygląda? Nieźle. Dobra, damy continue. Oczywiście reklama. Jak widzicie, gierka wygląda w ten sposób. Tu mamy postacie, które wyglądają prześmiesznie, moim zdaniem. To jest totalna podróba. Mamy karnet nawet. Patrzcie, mogę wziąć sobie z tego karnetu te pieniądze. Ciekawe, i nawet jest za reklamę. Tym razem nie musimy płacić, tylko za reklamę. Mamy sklep. $499 za to, żeby reklamy nie było. O kurka, to grubo. Co tu? Jakieś mapy, jak widzicie, do grania. Tutaj mamy trofea, które możemy odebrać, jakieś tokeniki. I w tym sklepie prawdopodobnie... A, w sklepie jest tylko to. To jak możemy bohaterów odblokowywać? Aha, za gemy. A ta energia jest za to, żeby ulepszać postać. Zobaczcie, tą postać tu możemy upgrade'ować. Dość ciekawie to wygląda. Także jak widzicie, podróbka całkiem ciekawa, mamy tutaj ten sklep, mamy tutaj postacie, patrzcie, tu jest chyba Blast Bro, tak się nazywa, to jest Kelly, Spinny, Electron, Hunter, Aimlin, Plague Doctor i Mami. I tu są jakieś postacie, które odblokujemy, jak będziemy mieli więcej pucharków. Postacie możemy ulepszać i no, gierka jest raczej z botami, tak, tu nie ma prawdziwych graczy, tu nie ma trybu multiplayer, więc szczerze, no to taka średnia, ale przejdźmy do następnej gierki. Kolejną grą, którą chcę wam przedstawić, to Monster Survivor. Ta gra już troszkę ładniej wygląda, jest troszkę lepiej dopracowana, jak widzicie. I nawet jest po polsku, więc całkiem zacnie. Całkiem zacnie i bardzo mi się to oczywiście podoba. Dobra, lecimy dalej. To jest oczywiście samouczek, który pokaże nam, jak tutaj grać w tę grę. No ale już wizualnie wygląda to zacnie, zasadzka, nie martw się, mamy ostateczny cios, zobaczcie. Okej, dość ciekawe. A, i możemy tutaj różnego rodzaju artefakty, na przykład zwiększymy sobie to, zwiększymy to, to. O, młot bogów, tu jakiś precyzyjny celownik, okej, gotowe. Czyli tu są jakieś starożytne relikwie, ciekawe. Fajnie wygląda ta gierka. Co, gdzie mamy iść? Tu? Przetrwaj. Tu jest kolejna mapa, na której mamy przetrwać. Respią się jakieś goście. Ale całkiem fajnie wygląda. Naprawdę. Dobra, musimy tu strzelać. Ile my mamy przetrwać? Okej, okay, jedną sekundę prawdopodobnie. I zwycięstwo. Fajnie. To był chyba samouczek. Okej, okay, wpiszmy sobie tutaj, nie wiem. Byryoty.
Okej, okay, niech będzie. Grać. Okej, okay, i tutaj wyszukuje nam graczy i teraz będą bitwy 4x4. Skręcone lasy. Przez... Możemy wybierać. Dodaj punktów obrony do każdego otrzymanego trafienia. Czas odnowienia ataku specjalnego, kiedy twój otrzymuje obrażenia. Okej, okay. Zadaje 20 z powrotem, więc weźmiemy sobie coś takiego. Może coś takiego. No i lecimy. I tu powinni być też inni gracze, jeżeli się nie mylę. Prawdopodobnie takich tutaj znajdziemy. O kurka. A ciekawe, gdzie oni są, ci inni gracze. A tam są, patrzcie. Fajnie to wygląda. Ja mogę pokonać chyba tych innych graczy, bo tutaj dodatkowym jest zmianą jest to, że są te potworki, które możemy atakować. Ale też możemy atakować swoich innych przeciwników, jak widzicie. Więc to jest mega fajne. I możemy walczyć z nimi. Czyli dodatkowo atakujemy też innych przeciwników. Dobra, ja sobie tu stąd wyjdę może. Patrzcie, jestem na pierwszym miejscu. I możemy też obijać tych. To takie, wiecie, Brawl Stars, tylko troszkę w innym wydaniu, że tutaj tam są dodatkowe jakby to środowisko nam przeszkadza, moby. O, teraz jakieś przygotuj swoje relikwie, faza druga. Wybieramy sobie, to jest fajne, że możemy wybierać sobie jakieś przedmioty, tak? I to jest fajne urozmaicenie. Dobra, patrzcie, ja chyba pokonam tego gościa. Ciekawe, czy mi się uda. A, widzicie. Udało się. Więc naprawdę mega fajne urozmaicenie. Gierka trwa 1 minutę, ta dodatkowa. Wow. I zdobywamy punkty, czyli to jest też... Mi się wydaje, że to jest tak bardzo podobne do tego, co będzie, co przygotowuje Brawl Stars, nową grę. Nie pamiętam, że jak ona się nazywała, ale to jest na podobnej zasadzie, tak? Zbieramy jak największą ilość punktów. Dobra, cyk. No tutaj myślę, że uda mi się bez problemu pokonać. A i reszta graczy odpadła. I teraz mamy fazę trzecią, czyli tą prawdopodobnie ostatnią. Zwiększę obrażenia. Aha, i zdobywamy po prostu esencję, którą możemy wydać. Tak, my tą esencję, tak, za pokonanie przeciwnika, nie, tak, tak, za pokonanie tych mobków dostajemy esencję, którą potem możemy wydać. Mam bardzo mało życia, więc to mnie martwi. Muszę naprawdę uważać. Oj, dwa. No, może być bardzo, bardzo ciężko tu wygrać, słuchajcie. Ale ja przynajmniej, no muszę uważać, 20 sekund zostało. Mam nadzieję, że tutaj przetrwam. O, wygraliśmy, jak widzicie. I teraz tak, te postacie są mega podobne do Brawl Stars, jak widać. Nie chcę grać ponownie, ale chcę zobaczyć, jak to wygląda na zewnątrz. Też bardzo podobnie do Brawl Stars, jak widzicie. Czyli mamy tutaj Monster Passa, mamy tutaj też dodatkowe te trofea, które możemy sobie ulepszać postacie za nie, albo odblokowywać jakieś nowe. Widzicie Lucy? I możemy sobie ją wziąć tutaj. Ej, fajna gra! Ej, całkiem spoko, prawda? Taka odskocznia od... Jak ktoś lubi gry typu Brawl Stars, no to taka... To jest premium, patrzcie, można kupić. To jest taka odskocznia trochę. Czy ja mogę aktywować jakiegoś pasa? Coś tu mogę zdobyć, jakieś kredyty. 80, 50 jakichś kredytów. Ciekawe, do czego one są potrzebne. Tokeny mocy. Aha, możemy za to postacie ulepszać. Jak widzicie.
i wtedy ma większe zdrowie i tak dalej. Całkiem zacna gierka, przejdźmy do następnej. Okej, mamy kolejną produkcję Brawl Mems, która też przypomina Brawl Stars. Zbiór butelek, patrzcie, tu możemy zbierać różnego rodzaju buterki. Mamy tutaj oczywiście memy, tu mamy darmowe jakieś coinsy, za które możemy pewnie, patrzcie, tu są memy, wszystkie memami możemy grać, gigachadem i tak dalej. Mamy też karnet i możemy zbierać sobie monety. Pepe Frog. Patrzcie, zagramy panem Pepe Frog. Mogę go chyba ulepszyć też, tak mi się wydaje. Czekajcie, gdzie jest pan Pepe Frog? Patrzcie, ulepszmy go. Dobra, zagrajmy w to. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. O, jest, patrzcie. Nieźle. Dobra, idziemy. Jak Pepe Frog... A, bo my tu... A, czyli to jest strzelanie jakby. Co jest? Ja nie mogę strzelać tutaj. Jak tu się strzela? Ej, nie mogę strzelać. A, tu jest strzelanie. Boże. Zły przycisk. Jakie dźwięki tu są. Nie wierzę, słuchajcie. O, mam ulti. Wii. Ale gra. I gigachadem ktoś gra w ogóle. Co tu się dzieje, słuchajcie. Nie wierzę, że ja gram. A, pokonali mnie. Nie, bo miałem... Aha, bo to jest zbiór butelek. Ja cię gwiżdżę. Dobra, zbierajmy wszystkie butelki. Dobra, dawać mi je. A, bo mnie pokonają. A, Jezu. Ja zaraz tu padnę. Dobra, jest odliczanie. Ja się tu chowam. Ej, jaka muzyka w tle w ogóle jest. Wy to słyszycie? Dobra, 5, 4, 3... Wygraliśmy, słuchajcie. Wygrana. I reklamy, no. Ciekawe reklamy, proszę bardzo. Ktoś grał gigachadem. Menu główne. I ta gra podobno jest cały czas rozwijana, słuchajcie, nieźle. Dość ciekawe, powiem wam szczerze, co my tu mamy. O, możemy kolejną skrzynię otworzyć. O, i możemy Pepe Froga już ulepszyć. Patrzcie, i tu muzyka jest, się włącza. A my chcemy ją wyłączyć, bo prawa autorskie, prawda? Weźmy sobie i możemy go znowu ulepszyć. Patrzcie, trzeci poziom Pepe Froga. Przejdźmy do następnej gry. Kolejna gra to Battle Stars, którą tu widzicie. Dobra, muszę podejść do tego. Przechodzimy sobie samouczek. Ło, panie. Ale to strzela. Okej, całkiem nieźle. Tu jest życie, możemy się leczyć. Okej, na takiej zasadzie. I co teraz? Okej, let's go. Przeszliśmy tutorial, samouczek. Teraz będziemy w grze. Patrzcie, i tu nawet niektórzy... Ciekawe, czy to są boty, czy ludzie. Wydaje mi się, że ludzie. Weźmy sobie przede wszystkim muzykę, wywalmy stąd. Ale te dźwięki... A, sound jest na maksa. Dobra, sprawdźmy to. Jak to będzie grane? Okej, zaraz się gra zacznie. Za 2, 1... Uwaga, lecimy. Team Deathmatch, okej. Dobra, zobaczmy, co to w ogóle jest. Dość ciekawie wygląda ta gra. Start, okej, jesteśmy. Dobra, mogę chodzić. Dobra, ciekawe, gdzie są przeciwnicy. Czy ja tu mogę coś zbierać w ogóle? Tu jest serduszko. Mogę też zmieniać postacie, jak widzicie. Ciekawe to jest. A, czyli tu są też prawdziwi ludzie, tak szczerze.
Dobra, pomogę tym tu. A, bo mnie pokona. A! Szybko strzelaj. Nie! Zostałem pokonany. Jeju, co tu się dzieje? A ten co to taki gigant? Dobra, czy ja mogę być też taki duży? Dobra, pytanie tylko gdzie... O, ty, granaty tu są. Ja cię widzę, że mogę granatem rzucić. Masz tam granat. No ten się coś zacina, ziomek. Dobra, ulepsz, weźmy sobie życie. Czy ja za pokonanie w ogóle jakby tych ludzi... Jezu, co tu się dzieje? Patrzcie, się zacinają. A, bo lagują, czyli to jest prawdziwa osoba, tylko ma lagi. Jakby. Jakby to był bot, to by oczywiście lagów nie miał, nie? O! Ale tu się dziwnie gra, słuchajcie. Match over. No dość ciekawa gra, powiem wam szczerze, taka dość specyficzna. Co, przegraliśmy? No nie wierzę. Dobra, i co my tu mamy? Tu jest jakaś skrzynia. Możemy odblokować za chwilę. Uwaga, poczekajmy. I co dostaniemy z tego? Okej. Co dostałem? A, czyli mogę po prostu ulepszyć golda i ulepszenie dla tej postaci. Więc to dalej jest... Wow, jakie tu są postacie! Patrzcie, dogeł jest, pieseł. Jacie, i to dość dużo ulepszeń tutaj mają te postacie, zobaczcie. Wow. Będzie mocniejsza, tak, ta broń. Looks like you have enough cards to level up. O, czyli możemy ulepszyć też postać. Patrzcie, trzeci poziom. No dość ciekawa gierka. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie w nią zagra. Kolejną produkcją jest Hero Strike, także serdecznie zachęcam do sprawdzenia. Tak, oczywiście. Oczywiście to jest Hero Strike, zobaczcie sobie. Dość ciekawe wyglądają te animacje w... Tutaj możemy ulepszyć postać, odblokowane jakieś umiejętności, także to jest fajne, że tu mamy wiele nowych możliwości w tej grze. Okej, możemy sobie, patrzcie, zmieniać różne bronie, umiejętności danej osoby. Tak, widzicie, danej postaci, więc to jest mega fajne. No tu samouczek chce nam znaleźć mecz. Także gierka całkiem ciekawa i dość specyficzna przede wszystkim, zobaczcie sobie. Chodzimy w ten sposób, tutaj strzelamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, które z tych właśnie postaci tutaj, które z tych gierek byście zagrali. Tak jak mówię, link do tych wszystkich gier macie w opisie na mojej stronie internetowej. Serdecznie was zapraszam i zachęcam do sprawdzenia.